Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w czwartym odcinku z Hollow Knighta. Dzisiaj będziemy klepali Mantis Lordów, już sprawdziłem jak się do nich tam wchodzi dokładnie, jeszcze możemy tylko tego gościa wyjaśnić, że tutaj nie ma takiego kozaczenia. I sprawdziłem, i chwileczkę, muszę się jeszcze odnaleźć, ale tak, tutaj jest ta dziura i jak wtedy przyciągnąłem tamtą dźwignię, która wywołała bardzo dużo chaosu, no to właśnie tutaj muszę się udać bardziej w tym kierunku i następnie chyba w lewo z tego co ja widziałem, chociaż no nie wiem, jeszcze nie wygląda mi... Nie, tak, to tutaj musimy wejść, dobra. Wiem, że dosyć nieskładnie mówię, ale no jakby nie jestem do końca zorientowany w azymucie, jak to niektórzy mogliby powiedzieć. I no muszę tutaj jeszcze ogarnąć do końca ten parkour i tutaj możemy jeszcze wejść i tutaj sobie właśnie dźwignię przeciągnąć, żeby było tutaj takowe przejście. I tutaj może coś jeszcze ciekawego będzie? Nie, chyba nie. A mogę się od tych kolców odbijać, tak z ciekawości? A, dobra, nie. Nie cyrkujmy, po prostu idźmy do naszego celu, bo tutaj myślę, że możemy łatwo dostać na pysk, ale ja nie słyszę gry i wy pewnie również nie. I się zastanawiam, co to może być przyczyna. Aha, chyba... Nie, powinno być wszystko w porządku. Dźwięk jest ustawiony. Aha, był po prostu tak cichy. Dobra, to ja po prostu nie słyszałem dźwięku, bo był no głośność w Hollow Knight, jak się okazuje, działa w dosyć specyficzny sposób. Ale dobra, już wszystko działa, wszystko śmiga. Tutaj mamy kolejną dźwignię. Dosyć sporo tutaj tych drzwi, to mnie dosyć zastanawia. Zastanawia mnie również, jak dokładnie działa dźwięk w Hollow Knight, bo jeżeli przychodzę z poziomu 4 na 7 i od razu wszystko z poziomu, że nic nie słyszę, wchodzi na to, że wszystko jest delikatnie za głośno, to chyba coś tam ich... mogliby to nieco lepiej zbalansować, ale to jest, wiecie, taki mały detal, można by powiedzieć, jakby nie ma tutaj się za bardzo co czepiać. I właśnie tędy idąc powinniśmy trafić na tego bossa, który tutaj no właśnie jest do znalezienia. Dobra, udało się. Tutaj jeszcze jest ten chłop. O, tych Polaków się... Dobra, uleczmy się, uleczmy. Trzeba się wyleczyć przed walką, która nas czeka, bo przeciwnik jest dość wymagający. W sensie dodżowanie jest w miarę proste. O, i tutaj widać właśnie nie jednego, a aż trójkę przeciwników. Chociaż no, właśnie mamy tutaj, możemy podjąć wyzwanie, no możemy też sobie przejść. A to jednak nie, plot twist nie. A mogę tędy wyjść teraz? A, zamknęli mnie, gnoje. No dobrze, jest jak jest. Jest i muzyczka. Lordowie klanu Modliszek. Zapasy w klatce. Dobra. No ale jakby ja tutaj otoczowanie mam w miarę ogarnięte. Oni za dużo ruchów nie mają. Mają no taki, że właśnie z boku idą. Mają, że idą na ścianę i rzucają czymś takim. I mają, że jeszcze od góry atakują. Więc no nie jest to za dużo jakby ruchów. Więc no tutaj myślę, że bez większego problemu, nie? Dobra, kiedy oni są na ścianie, to tak z dwa zakręcia możemy im wpakować i to jest właśnie wystarczająca ilość. Jeszcze możemy ich tutaj tak fajnie poobijać. Jakby no, myślę, że bez większego problemu ich sklepiemy, chociaż muzyka jest zacna. Klasyczna, taka trochę. Ja też majstrem jakimś od muzyki nie jestem, chociaż no, jestem raczej, lubię klasyczne brzmienie. Jakieś skrzypce właśnie. Chociaż ma dosyć sporo życia, tak wam powiem, bo bije go, bije, a on nadal żyje. Chociaż może to dlatego, że go nie bije najlepszą bronią. A nawet można by powiedzieć, że zupełnie podstawową. No i właśnie tutaj został pierwszy sklepany i teraz bijemy... Oj! No i zostałem na pysk. I właśnie no tutaj bijemy dwóch naraz teraz w tym momencie. I ja muszę działać nieco szybciej, bo zaczynam otrzymać obrażenia. Chciałbym tego... Dobra, jeden hit na raz, bo jak wykonujemy animację, to wystawiamy się na otrzymanie na pysk. Nie wykonuję cały czas jednego ruchu właśnie związanego z tymi... na bokach. O, właśnie, o tym mowa. I tutaj chyba możemy sobie... A, nie, nie możemy. Okej. Okej. Jest jak jest. I tutaj musimy wtedy skoczyć. Dobra, teraz fokus, żeby tego nie zepsuć. Spróbujmy się jeszcze raz wyhealować. O, teraz się udało, super. Jakby HP cały czas mamy dużo dzięki temu czarmowi z poprzedniego odcinka, więc można by powiedzieć, że jest przecudownie. O, tutaj dwa hity weszły. No już, panowie. Dobra, teraz trzeba będzie skoczyć. Ej, ale muzyka jest super. Bardzo mi się podoba.
Dobra, teraz możemy się podleczyć, tylko trzeba się właśnie ustawić tak centralnie na środku, nie? Bo inaczej to nie wychodzi. Dobra, szybki atak poleciał. Aj, ajajajajaj, mój błąd. Chciałem zrobić double jumpa, który potem będzie dostępny, ale... No teraz nie jest dostępny, więc... No, nie wyszło. Kto by się spodziewał. Ale mają tu dużo życia. Chociaż no tak jak już mówiłem, to może być kwestia naila. Boże, muszę się skupić. W sensie, idzie dobrze póki co, ale żeby no się nie wywalić, bo szkoda by było. No nikt też na tych kolcach możemy się odbijać, to też jest taki mały protip, który wypadałoby stosować. Dobra, jesteśmy centralnie na środku. Aj, nie trafiłem nawet. O, dobra, jeden spadł, chłop, super. No to teraz to już luzik, jak jest jeden, nie? O, i drugi spadł. Elegancko poszło, bez większego problemu. W sensie były tam miejscami, musiałem jakby dostosować swój styl walki do aktualnie posiadanych umiejętności, ale się udało, więc jest wspaniale. I my teraz otrzymamy coś fajnego, jeśli dobrze pamiętam. Kolejny charm, z którego chciałbym korzystać, ale chyba nie bezpośrednio od nich. Oni tylko teraz okazali nam, że jesteśmy jakby dominujemy go. O, tutaj jest ciał. Spójrzcie na to. Bardzo lubię właśnie taki motyw, że jakby widać, że z tyłu takie chore i duże ilości ciał. Ale my teraz chyba wchodzimy... O, tam jest chyba nasza nagroda. To możemy się tam wybrać. Tylko, że no właśnie my teraz wchodzimy w inny obszar i to taki dosyć mocno endgame'owy. Mi się wydaje. To miejsce przypawia mnie ociarki, zawsze odskakuje jak wieczór, a te mocne tunele są jak labirynty. Jeśli nie czuję się na siłach, chodziłbym ci... Tak, chcę mapę. Chociaż ona tutaj... A, taniutka, 38. No właśnie, ta mapa wydaje mi się tutaj, że... Tylko gdzie tu przejście jest do tamtego... tamtej czapy? Może musimy bardziej naokoło pójść. Jezu, dokąd ja się zawędrowałem? Dobra, możemy teraz wykorzystać to, że możemy biegać po ścianach i zamierzam z tego wykorzystać. Tutaj mamy jeszcze hajsik, to go oczywiście weźmiemy. Tutaj myślę, że będziemy musieli się wykazać minimalnymi ilościami parkoura, ale cieszy mnie ta ilość hajsu. Będziemy mogli już teraz, słuchajcie... super, kurde. O, zszedłem? Fajnie, fajnie, nie narzekam. W sensie teraz idziemy do jakiejś innej części, tak? My tu już jeszcze nie byliśmy, mam nadzieję. Nie, my tu byliśmy. Szlak by cię go. Dlaczego mnie trolujesz? Nie troluj mnie. Ale to miejsce ma klimat, trzeba przyznać. Jezu, co to za dźwięki? Aha, tu są te goście. Nie, mi się wydaje, że ja tutaj już za daleko zawędowałem, wiecie? I szczerze mówiąc, autentycznie się cykam tej miejscówy. To dobrze, w sensie jakby są emocje. Trochę dłuższy, super. Dobra, bo ja chciałbym bardziej pójść na prawo. Tylko co tu się dzieje? Czy ja mogę jakoś dzięki temu gościowi się wywindować do góry? Aj. Jakoś wyszło. No tak. Jako tako, ale się udało. Dobra, to teraz musimy tędy przebiec. Szybko, szybko, szybko. Dobra, ale to chyba wydaje mi się, że tędy nie tędy droga, można by powiedzieć. Tylko no właśnie, gdzieś tutaj jest właśnie nagroda za pokonanie Mantis Lordów, a przynajmniej imo powinna być. Ale nie mogę jej w żaden sposób namierzyć. Czy mogę tutaj tak w dół spojrzeć? Tam nic nie widać. Aha, dobra, czyli my tu... Dobra, wiecie co? Może się wycofajmy, bo ja chyba tutaj... to nie jest ten etap. Jakby nie czuję się tu jeszcze pewnie. I myślę, że wędowanie tutaj... Chociaż... O, to wygląda dobrze. Jak ja chciałbym się tam dostać. Może tutaj jeszcze jest jakieś inne przejście, którego ja po prostu nie dostrzegam, bo jestem ślepy oczywiście, ale... Nie, wydaje mi się, że to jest... Nie tędy droga. Dobra, to co, wychodzimy stąd, co nie?
Ale to na jakaś nagroda by się przydała. Halko, ja tu byłem? Super, zaraz zdechnę. Przez cholerne kolce. Dobra, mogę się na nich odbijać. Trzeba to wykorzystać. Nie, ja tu byłem, no. Kojarzę te miejsce. Kurde, nie, no trochę się zawiodłem. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj powinien być fajny item. A nie mogę go znaleźć, ja chcę fajny item. Przepraszam najmocniej. Chwilę, dobra, czekaj, czekaj. Wydaje mi się, że bardzo dużo mówię, żebyście chwilkę poczekali na tej serii. Dobra, może tędy bardziej uderzmy. No nie wiem. Aha, wiem. Teraz jakby same modliszki nie będą nas atakowały ze względu na to, że pokonaliśmy ich majstrów. W dowód jakby uznania naszej umiejętności do walki, nie? Więc, jak kojarzycie, jak jest tam to miejsce, na którym na samym początku, w poprzednim odcinku nie chciał nas gościu wpuścić, to myślę, że tam otrzymamy naszą nagrodę. Chyba już to skminiłem. Dobra, git jest. O, właśnie, tutaj jest ten majster. I on tutaj, no właśnie, o, dzień dobry. Dziękuję najmocniej, to bardzo miłe z pana strony, ale ja chcę pana duszę. Musi mi pan wybaczyć. Potrzebuję heala koniecznie. I tutaj powinna być jakaś fajna nagroda. Tak? O, ławeczka. To jest coś przydatnego. Tutaj mamy kolejnego mistrza zrywu, Sprint Mastera. Mamy Furię Poległego. I tutaj powinien być bardzo fajny czarn, na który się łasze i który zwiększy nasz zasięg. A zasięg w Hollow Knight no, jest jedną z podstawowych rzeczy. O! Tu. Jest i on. Tak, znak dumy. Mark of Pride. I tam jeszcze coś jest. I to jeszcze też bym coś chciał. Tylko pytanie, czy ja się tam w ogóle dostanę. Dobra, tam mamy ławeczkę. No to nie powinno być... W sensie, no trochę możemy pozdychać, ale powinno być git. No, nie, jednak nie. W sensie, bez większych problemów. Co my tutaj mamy? Aha, pieczęć Hallownest, czyli kolejny przedmiot, który możemy sprzedawać. Tutaj nie przyjdziemy? Nie przyjdziemy. I co tutaj mamy? Jeszcze jeden przedmiot. Ile hajsu! Mocią panie, idziemy do kanibala. Wspaniale. 400? 600 pieniądza. Wspaniale, wspaniale, słuchajcie. To jeszcze szybko się cofniemy na ławeczkę, żeby sobie przycupnąć. Czy my możemy coś pokombinować z sztormami? Niby mamy jeszcze jedno gniazdo, ale będę chciał jeszcze, i tak będę jeszcze potrzebował w sumie dwa gniazda na... Kurde, skąd ja dwa gniazda jeszcze wezmę? Będę potrzebował jeszcze, słuchajcie, dwa gniazda, aby założyć ten na damage. A ten na damage myślę, że będzie bardzo fajnym charmem, który nam się przyda. Tylko jak się stąd wychodzi? Halko. Jak się stąd wychodzi normalnie? Czekaj, tu górem się szło, a nie jakoś dołem. Kombinuję jakoś dziko, kiedy no, rozwiązanie mam tak naprawdę przed twarzą. Ale nie, udało się sklepać Mantis Lordów, udało się odebrać nagrodę, więc wszystko jest pyma sorci, chociaż trochę kombinowania no niestety było, ale no wiadomo, że nie ma ludzi nieomylnych i czasem no trzeba trochę poszukać, nie? Fajne jest to, że Mantisy teraz, no modliszki Mantisy szanują nas. To jest wpyte. Dobra, to jakbyśmy teraz chcieli iść... No ja bym chciał teraz, szczerze mówiąc, pójść sobie na tramwaj. Dlaczego na tramwaj? Chociaż... Aha, tutaj stacji nie ma za blisko, co nie? Ja chciałbym pójść na tramwaj, żeby, wiecie, wrócić... Chociaż nie, jeszcze kanibal. Pójdziemy sobie jeszcze do kanibala i będzie wpyte. To będzie wszystko chyba, co chcemy z tej lokacji i będziemy się mogli udać do innej bardzo ciekawej lokalizacji, czyli miasta West, jednej z najpiękniejszych, jaka w ogóle tutaj... jaką możemy napotkać, chociaż nie będę ukrywał, że jeszcze inne miejsce mam cały czas w głowie. Chociaż jeszcze ciekawi mnie, co jest tutaj, szczerze. Aha, tutaj się nie dostanę. Nawet z tymi czarmami, co ja je teraz mam. Okej. Dobra, zrobimy w ten sposób i elegancko tutaj przechodzimy. Siema, dawaj mi duszę. Dusza Mateusza. Intensifies. Dobra, tutaj udało się wyminąć tych strzelających gnojków. O, właśnie. No nie będę ukrywał, że są oni moją piętą achillesową, jeśli chodzi o walkę z czymkolwiek w Hollow Knight. Hollow Nest, tak. Dobra, to go kanibal w takim razie. Mamy tutaj już bardzo fajnie odkryte te lokacje, jakby jest ona przepotężna na naszej mapie. Widnieją wszystkie, wydaje mi się, ważne zakamarki. Aj!
Nie ten klawisz, słuchajcie, czasem tak bywa. Tak, to byśmy teraz poszli w prawo. Nie, fajnie się skacze po tych grzybach. Jak już się ogarnie, o co chodzi, to jest to naprawdę satysfakcjonujące, tak wam powiem. Jakby jak robisz takie bum, 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 bum. Tak, odbija mi już na starość. Halo, mam tylko 20 lat, proszę, jeszcze nie. Ale tak, dobra, nie w tę stronę. Okej, okay, jest okej. Okay. Pyk. Nie no, fajne to jest. Naprawdę fajne. Siema, dawaj hajs. W sensie, nie potrzebujesz tyle, ale daj. Daj mi. Dobra, tutaj jest droga do miasta i tam uciekła chyba nasza ziomeczka, czyli... O Boże, jak ona się nazywa? No ta baba, taka, o. No nie, tu są te plujące ziomki. Je musimy... Na nie musimy bardzo uważać. Bo one robią potężne obrażenia, nie? Super, chciałem się jeszcze na tobie podleczyć, ale jeszcze stracę HP. Ale HP tu... To znaczy hajs tu teraz leży. Nie no, trzeba wziąć. Nie, szanujmy się, nie? Wiecie doskonale, dlaczego mnie to bawi. Dobra. To teraz prawo. Kiedyś mnie to przestanie bawić. Ale to nie jest ten dzień. Już teraz tak naprawdę jesteśmy u kanibala i możemy kupić sobie jeden z chyba najlepszych czarmów dostępnych w całym Hollow Knight'cie. Czyli... No może oprócz tego na dodatkowe HP, czyli oczywiście czarm na zwiększone obrażenia, które no wiadomo, już tłumaczyłem w poprzednim odcinku, dlaczego większe obrażenia są spoko, są wpyte, można by rzec nawet. No to mamy tutaj pięknie kupione i myślę, że resztę naszych pieniędzy przewalimy w jakimś innym sklepie i tam są zapomniane rozdroża i właśnie tam bym chciał chociażby wejść w celu odwiedzenia babki od noczy, bo powinniśmy móc sobie kupić kolejnego nocza. Hehe. Może nam wyprodukuje kolejnego Minecrafta, badumc. Na starość zrobiłem się bardzo śmiesznym człowiekiem, a ja nie mogę... Boże, jakbym od tego zginął, to by było śmieszniejsze niż od upadku. Bo to też jest, no taki przeciwnik z typu raczej XD, nie? Wydłużony zasięg ataku właśnie bardzo by nam się przydał, bo dzięki wydłużonemu zasięgowi no możemy o wiele efektywniej skakać po oponentach i tak dalej, i tak dalej. Więc byłoby to coś, co na pewno by mnie interesowało. Myślę, że chyba w następnym odcinku byśmy ogarnęli sobie jeszcze większe obrażenia na Naila. W tym to, chociaż może jeszcze byśmy coś pokombinowali, ale to bym musiał jeszcze odwiedzić nieco wiki, słuchajcie. Bo no ja nie mam wszystkich wiadomości. Jak pierwszy raz przechodziłem Hollow Knighta, no to właśnie niejednokrotnie sięgałem po wiki, wiecie, żeby tam sprawdzić, jak to wygląda, gdzie mogę dostać właśnie niektóre czarmy i tak dalej, bo jakby... No lepiej mieć lepsze rzeczy niż gorsze. O, wiem. Tutaj jest, słuchajcie, miejsce. Do którego chcieliśmy się dostać w jednym z pierwszych odcinków, ale nie mogliśmy, a teraz możemy, więc wejdźmy tutaj. Siema. Co tu jest? No jest tu dość ciasno, trzeba przyznać. Ale tutaj na końcu jest chyba całkiem przyjemna nagroda, więc fajnie by było tędy dać radę przejść. W ogóle za gruby, tak mi się skojarzyło. Z tego co się orientuję, też możemy dostać dodatkowego nocza. W ogóle będziemy mieli do kolejnego HP wpytę. Za gruby, czyli te dżdżownice, będziemy mogli dostać kolejnego nocza, więc myślę, że je też będziemy chcieli w takim choćby City of Tears robić, bo jakby w City of Tears jest ich bardzo, bardzo dużo w odpowiedniej lokacji, więc fajnie by było się również tam wybrać. Dobra. Chyba nie będziemy się leczyć, w sensie jakby... Mamy całą piąteczkę, więc jakby jest to cały czas dużo jak na tę lokację. Ta lokacja nie jest w żaden sposób endgame'owa. Jakby no tutaj zaczynamy, więc no na spokojnie tutaj możemy się przespacerować. Siema. Ale łomot poleciał nad... Oj. Dobra, oni mnie zaskoczyli. Chociaż fajnie by było też sobie więcej magii załatwić, bo już te trzy zaklęcia trochę minie... No mogłoby być więcej. Dobra, nie będziemy się tutaj cackać z każdym możliwym oponentem. I my teraz już jesteśmy w wiosce. Tak. To jest chyba wioska już. Oj. Dobra, 3 HP. Tam jest ławeczka na luzaku.
O Jezu, ale ta baba jest na swój sposób przerażająca. I pięknie full HP. Ja pierdzielę. Dawaj na ocza. Pragnę nosić więcej amuletów. Wszystko się zgadza. Ile ja będę potrzebował na kolejnego? Tylko trzy. To jakbyśmy ogarnęli może jakieś najtańsze, to by nam się udało jeszcze nabyć kolejnego nocza. A ile kosztuje? 500. Ajajaj. A jeszcze dwa są aż potrzebne. To będziemy musieli jeszcze te hajsu nazbierać, ale jakby kolejny jest już w zasięgu naszych chciwych dłoni. Tylko jeszcze wróciłbym sobie na chwilkę do miasta, do sklepu, bo wydaje mi się, że tam mogę dostać w lepszej cenie rzeczy, wiecie? I wtedy nie byłoby aż takiego grindowańska. A grind, no to nie jest coś, co chcę. Tam był jeden fajny amulet, kamień szamana, który znacznie zwiększa obrażenia, ale on też wymaga trochę noczy, a ja też raczej jestem zawodnikiem, który jakby, może to wytłumaczę od początku do końca. W Hollow Knightie można sobie za pomocą amuletów bądź czarmów właśnie buffować albo obrażenia, albo i ogólnie swój gwóźdź, swoją broń, albo można buffować swoje zaklęcia. I jakby ja jestem tym zawodnikiem, który właśnie woli buffować ostrze swoje. Bo jakby no tak mi się po prostu lepiej gra. No, co tutaj dużo tłumaczyć? Czy tutaj jest tramwaj? Nie. Nie tędy droga, proszę państwa. W sumie to jest całkiem blisko, ale tutaj tramwaj jest jeszcze bliżej. W sensie tam przejście jakieś dalej. A ile my teraz, jak my stoimy? Gdybym zdjął kompas, to bym mógł sobie już wziąć ekstra siłę. A to w sumie na jakieś cięższe lokacje byłoby epickie, ale my mamy kolejnego nocza na zasięgu, w zasięgu ręki, więc trzeba. Tak, miło z jego strony. Bardzo ostatni lokacz jest sympatyczny. Z przyjemnością, majster, dobra. Dirtmount, kumplu, Dirtmount, zaprowadź mnie do... jak to było? Gubiącego się miasta? Jak to się nazywała ta lokacja? Proszę mnie wytłumaczyć, bo już zapomniałem, szczerze mówiąc. Teraz się tutaj... Aha, zanikające miasto, oni tak to ochrzcili, tłumaczę. Dobra, tutaj jest babka, ale ona... Babadab! Ale ona ma tylko znaczniki, więc raczej nie będziemy w to ładować, bo jakby no jest to trochę hajsu, który jest nam dosyć niezbędny. I nie chciałbym się go pozbywać, wolę się go pozbyć u tego typa. Ty masz jeszcze dalsze rzeczy, kumplu. Ten klucz mnie kusi. Krzepka skorupa. O Boże. O, to jest fajne, wiecie? To jest dla takich Polaków jak ja, bo pozwala nam dać każde geo, jakie upuścimy, jakby wraca do nas. Dobra, wiecie co, tutaj chyba jednak nie ma zbytnio ciekawych rzeczy, więc chyba wrócimy po prostu do tamtej baby i tam zrobimy jakieś małe zakupy. Obawiam się, że jeszcze nie wyekwipujemy się w pełni, ale no trudno. Dobra, zapomniane o zdorze, jazda! Tak się zastanawiam. Dobra, no, nieważne. Czasem są różne myśli, na przykład dzisiaj bardzo długo się zastanawiałem. Halo, proszę państwa, jak to działa, że w naszym świecie, słuchajcie, jest coś takiego jak fluktuacje kwantowe, nie? Jakby fluktuacje kwantowe łamią fizykę, łamią prawa fizyki, więc no to jest ogólnie beka, że jakby są pewne zasady, które fizycy ugadali, dobra, tak to działa, nie? A potem jakby pojawia się zjawisko, które je łamie, ale no. Więc tak, z czasem myślę o dziwnych rzeczach. Ale no, tak to już czasem jest, że ma się różne myśli. Ale czy to źle? Lepiej mieć różne myśli niż takie same jak wszyscy. Dobra, babo, chotu. Ona jest postawiona w kijowym miejscu. Dobra. Nie powinno mnie to bawić. Dobra, potrzebujemy jeszcze jednego czarna. A jest w sumie spoko. I teraz jak nazbieramy jeszcze 500 hajsu, to będziemy mogli sobie skoczyć tutaj po gniazdo na amulety. O, ale to było piekielnie śmieszne, no. Koń by się uśmiał. Ale póki co możemy sobie założyć, nie wiem, znak dumy nie siądzie. W sensie teoretycznie możemy założyć
Chwileczkę. O. I teraz jesteśmy jakby przyładowani, ale teraz otrzymujemy podwójne obażenia. I powiedzcie, czy ja na typy Steel Soul będę chciał grać na przyładowanych obażeniach? No raczej nie. Więc sobie weźmiemy jeszcze długie ostrze, dzięki czemu będziemy mieli nieco dłuższy zasięg ataku. A to wiecie, wiesz, na zawsze jakiś stonks. Dobra. To myślę, że teraz się już udamy do miasta Wes. Jest to bardzo ładna lokacja, tylko ja się zastanawiam, czy ja się tam w ogóle dostanę. A potem do tej baby wrócimy po kolejny charm, żeby móc sobie rzucić dodatkową siłę, jakby dodatkowa siła sprawi, że będziemy takimi kozakami, że OMG. Tam jeszcze po drodze jest ten gość, o którym wam mówiłem, że no, ulepsza Naila, więc będzie przecudownie, tylko no... on to no, nie robi za darmo, no w sumie czy ktoś z nas tutaj się dziwi, no w sensie czy ktoś z was chciałby robić komuś za darmo miecze, no ja bym nie chciał na przykład. Aha, to jest ta miejscowa, Boże. Jakie ja nie lubię. Dlaczego ja tu wejść nie mogę? Jakiś zamek pewnie bym potrzebował, ale... W sensie klucz, ale... No nie mam klucza żadnego. Nie stać mi na takie cuda, bo gram ostrożnie i biegam sobie póki co po Hollow Nest w poszukiwaniu HP upów i innych rzeczy, które no, sprawią, że może nie zginę tutaj, nie? Fiduję się póki co. I na tym się skupiam. Myślę, że tak w ciągu, nie wiem, przez dwa odcinki się skupimy właśnie na fidowaniu, a potem no to już polecimy, o Boże. A potem to już polecimy na takich bardziej konkretnych bossów. Chociaż Soul Tyranta to ja bym myślę, że rozwalił to o tak z bomby. Nawet w najgorszej, no może nie w najgorszej konfiguracji. Dasze są bardzo pomocne. Powiedziałbym nawet, że niezbędne, ale poza tym no to reszta jest mało użyteczna. Jakby da tego porobić na spokojnie, myślę. Dobra, siema, siema, siema. Zasuwamy. Trzeba popychać content. Postęp. Tak, jest. Aha, to czekaj, tu są grzybowe pustkowia. O co chodzi? Chwilę, bo tak mnie to zastanawia. Jakby tam jakieś przejście było, ale nie ma do niego przejścia. No, beka ze mnie. Dobra, pójdziemy może przez grzybowe pustkowia. Może tam będzie jakieś przejście do miasta Wes. Bo coś cały czas mi się nie zgadza. O Boże, ale będziemy musieli teraz zrobić zasuwańsko. Dobra, zasuwamy. Elegancko. W dół. Dobra, tutaj jest Legitel. To go, Legitel, tak. Klawitel. To do niego nie chcemy iść. Tam dalej to już są pająki. To do pająków też nie chcemy iść. I tam jest, że miasto jest. To możemy iść tamtędy. Boże, tyle radości z jednego mobka. Piękna sprawa, słuchajcie. Uwielbiam. Aha, i tutaj są jakieś potężne drzwi, tak? Tak. Ale tędy no raczej nie przyjdziemy. Ale tutaj jeszcze widzę, że jest jakieś przejście. O nie. Dobra. Tutaj jest jakieś przejście. No właśnie. Aha, dobra, ja wiem, kto jest tutaj. Aha, ale nie, go jeszcze nie mogę. Tutaj jest taki bosik, ale go możemy dopiero później bić. Czekajcie, bo ja tu przejścia innego nie widzę. Może jak jest sam dół Doliny Modliszek, to tamtędy trzeba uderzyć, ale czegoś mi brakuje. Ja czegoś nie mam, żeby chociażby, nie wiem, tamtej windy użyć, nie? Kurde bele. Chwilę, muszę główną mapę odpalić. Gdzieś tutaj chcemy uderzyć. Tylko tak średnio wiem właśnie jak tam się wbić. To czekajcie chwileczkę. Chociaż w sumie wiecie co, bo już mamy tutaj fajny czas, myślę 28 minut. No to myślę, że już w następnym odcinku uderzymy do tej nowej lokacji, bo tam jest tyle, słuchajcie, rzeczy, że tam no i tak będziemy siedzieli bardzo długo. Tak więc miasto OS zaczniemy w następnym odcinku, a tymczasem bardzo dziękuję wam serdecznie za uwagę. No i zapraszam na kolejne odcinki z Hollow Knighta i życzę wam jego dzianka. Hej!